Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Co niektórzy już widzieli, znalazłem kopertę od zegarka na skupie złomu. Już trochę go wyczyściłem, żeby zobaczyć, co tam jest na dole. No i teraz mam taki mały kłopot, czy jest to srebro. Pogrzebałem trochę w internecie, jest to zegarek Philadelphia i z tego miejsca pochodzi firma, a dokładnie z Pensylwanii. Numer seryjny 804898 i na dole jest Silver Ode. Znalazłem amerykańską stronę, na której przewertowałem masę stron. I co się okazało, te koperty wychodzą w trzech lub czterech różnych wzorach. Raczej nie chodzi mi o wzory, tylko o metal. Wychodziły z jakiejś dziwnej mieszanki miedzi, mosiądzu i bodajże cynku. Wychodziły srebrne i wychodziły platerowane złotem. No ta nie jest na pewno platerowana złotem. No i co? I przeszukałem masę stron, masę zdjęć. No i jak zwykle, oczywiście, namierzyłem bardzo podobny z wzorem wilka z tyłu. Tutaj był jakaś wieża czy coś, bo nawet to widać, no wy tego nie zobaczycie. Ja wam gdzieś tutaj wrzucę później zdjęcia tego no jak to powiedzieć, zdjęcia tego logo firmy. Ono się też zmieniało, też znalazłem kilka. A i nie napisałem sobie najważniejszego tutaj, że rok produkcji ustaliłem 1862. Po numerze seryjnym, tak mi wyszło, że 1862 rok. A więc naprawdę ciekawa data. No i co? No nie mogę dojść. A więc zrobię tak, że przeszlifuję go tutaj na rancie delikatnie. Ci, co mają słabe serduszka, niech nie oglądają. No i damy trochę cieczy chromowej. Jeżeli po przeszlifowaniu faktycznie wyjdzie na to, że jest srebro, no to będzie, że jest cała koperta ze srebra. A spotykałem się z takimi, mam sam w domu taką, która jest 800, która ma, że zawartość srebra w tym jest 800, no zabrakło mi słowa teraz, wszyscy wiecie, o co chodzi. No więc dobra, ja sobie tutaj szlifnę, kropniemy, no i zobaczymy, czy jest to srebro, czy nie, bo to nie daje mi spokoju. Delikatnie, nie chcę jakoś tam. I tak ta koperta raczej już nie będzie użyta nigdy do zegarka. No i wiemy już wszystko. Niestety, ale nie jest to srebro. No i dobra, sprawdziłem sobie w kilku miejscach. Punca ta fajna, wszystko ładnie, pięknie, ale no niestety
Srebro to nie jest. A myślałem, że poszczęściło. Ale niestety nie tym razem. Zerknijmy sobie jeszcze wagę. 85 gram. Bardzo ładny. Coś tam było nie tak. 84,5 grama. Bardzo ładny, fajny. Ciekawa sprawa, fajny rocznik, ale niestety tym razem fals. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.